Psalm 132 wspomina świętowanie rocznicy przeniesienia Arki do Jerozolimy w czasach Dawida. Arka Przymierza była właśnie znakiem przymierza, znakiem tego, że Bóg przebywa w swoim ludzie. Była niesiona w czasie wędrówki przez pustynię, później kilka wieków była w różnych sanktuariach, no i w czasach króla Dawida sprowadzona do świątyni, do Jerozolimy i niebawem w czasach Salomona, syna Dawida, powstała świątynia i Arka tam została umieszczona. Jak to się ma do święta wniebowzięcia? Nazywamy Maryję Arką Przymierza w litanii loretańskiej. Arka Przymierza jest takim obrazem Maryi, czyli obecności Bożej w człowieku, znakiem przymierza, jako, dlatego że jest wierna do końca Panu we wszystkim, a więc ukazuje taką ludzkość wędrującą i uobecniającą obecność Bożą w świecie. No i to umieszczenie w świątyni to jest właśnie, no, można powiedzieć, też obraz wniebowzięcia, czyli uczestnictwa w Maryi, w zjednoczeniu z Panem Bogiem, jak żaden z ludzi na razie tego nie osiągnął. Więc ten tekst taki właśnie o pewnym przedmiocie, jakim była Arka, zostaje odniesiony do Maryi w ten sposób. Ona jest Arką Przymierza, znakiem przymierza i znakiem wędrowania ku zjednoczeniu z Bogiem, ku Jeruzalem niebieskiemu.